Siema, Arcade Fan z tej strony. Z okazji nadchodzących świąt życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, dużo duchowości, dużo retro i naprawdę, żebyście spełnili wszystkie swoje marzenia, żeby dużo miłości w rodzinach było i ogólnie wszystkiego również dobrego w nowym 2022 roku. Pozdrawiam! Ho, ho, ho! Ja jestem Panku i witam na kanale Retro Spunta Fan. Wszystkim życzę wesołych świąt, zdrowia przede wszystkim i spędzajcie miło czas, odpoczywajcie i znajdźcie chwilę na pogranie w stare gierki. A wszystkim atarowcom życzę pod choinką komodorka! Ho, ho, ho! A wszystkim komodorowcom życzę PlayStation 5! Ho, ho, ho! Bywajcie! Cześć kochani, z tej strony Miksol, kanał Retro według Miksol, a dziś spotykamy się, żebym mógł złożyć Wam życzenia. W związku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Wszystkim miłośnikom, pasjonatom, subskrybentom, widzom kanałów YouTube, grup na Facebooku związanym z retro życzę spełnienia marzeń, życzę sukcesów w rozwijaniu Waszych pasji. Życzę fajnych okazji przy zakupach sprzętu retro, konsol, komputerów, akcesoriów, gier, oprogramowania i co tam sobie wymarzycie. Ludziom związanym z elektroniką, z naprawami tych retro sprzętów życzę powodzenia w realizacji projektów, rozszerzeń, modyfikacji. I życzę Wam, żebyście mieli dużo czasu na to, żeby poświęcać się tej pasji, dlatego że każdy z nas jest zapracowany i zazwyczaj nie ma tyle czasu, ile by chciał, żeby tym sprzętem móc się pobawić, żeby tą nutkę nostalgii sobie przywołać i tej pasji się oddać. Także tego Wam życzę w nowym roku i z okazji świąt. No i oczywiście takie standardy, czyli zdrowia, szczęścia i pomyślności i powodzenia w życiu prywatnym i zawodowym. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych filmach. Na moim kanale, na wszystkich kanałach retro. Cześć! Chcielibyśmy Wam życzyć wspólnie z Rafałem zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w gronie bliskich. Oczywiście mamy nadzieję, że odpalicie dużo starych gier, nie tylko na Commodore, ale też na sprzęty, które wyznajecie. No i życzymy Wam też szczęśliwego nowego roku. Tak, wszystkiego dobrego ode mnie, również niezależnie od tego, jakiego wyznajecie Boga, niezależnie od tego, w jakiej korporacji pracujecie. Tak jest. Zaliż kiedyś w firmie dostaliśmy takie życzenia, że dla Polaków było wesołych świąt, a międzynarodowe było tam, prawda, wesołego czasu wolnego. Także no właśnie, więc wszystkiego dobrego, dużo Commodora, mało awarii. Mało Atari, powiedziałeś? Mało Atari. Okay. Ale okej, dobra. Wiemy. Atarowcom też źle nie życzę. No absolutnie. Pozdrawiamy też atarowców, pozdrawiamy wszystkich miłośników retrosprzętów, bo te retrosprzęty są naprawdę wyjątkowe, fajnie. Dbajcie o nie, odpalcie je podczas świąt, podczas waszego czasu wolnego. No i zarażajcie tą retropasją kolejne pokolenia, czy tam te młode pokolenia, czy jakichś kolegów, może rodziny, chociaż pewnie wasi rodzice wam kupili te retrosprzęty, więc ich raczej zarażać tym nie musicie. Tego wam życzymy wspólnie z Rafałem. No i co? Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Pozdro dla Retroszpunty. Pozdro dla wszystkich fanów właśnie, Retroszpunty. Właśnie to jest pozdrowienia dla fanów Retroszpunty. Społeczność, Commodora i tak dalej. Tak jest. C64 Powery, inne takie. C64 Powery. O tak, dokładnie. Dokładnie. Różne, no tam cuda. Także jeszcze raz wszyscy, no i pozdrawiamy Retroszpuntę, no kurde, no stary, do Ciebie pozdrowienia, pozdrowienia dla widzów, trzymajcie się i widzimy się niedługo na wszystkich fajnych kanałach, na razie. Mam, no. Mam też nadzieję, że w przyszłym roku widzimy się w Cieszynie. A, dokładnie, u Szpunty, bo tam się szykuje fajna impreza, na którą ja mam też nadzieję się wybrać. No, to tyle. Mało COVID-a. Dużo metalu. Na razie. Ho, ho, ho. Cześć, cześć. Witajcie serdecznie. Z tej strony Malecki. Onda. Chcieliśmy Wam życzyć zdrowych, wesołych,
pogodnych świąt. Tutaj wielkie dzięki Szpuncie za zaproszenie. Możemy się spotkać wspólnie złożyć Wam życzenia. No niestety my w tym roku spędzamy święta nadal na emigracji. Chcielibyśmy je spędzić w Polsce, no ale takiej możliwości nie mamy ponownie. Miejmy nadzieję, że za rok to się zmieni. Planowaliśmy to w zeszłym roku, nic z tego nie wyszło. Planowaliśmy to 2 lata temu, też niestety nic z tego nie wyszło. W przyszłym roku już zakładamy, że jednak te święta nareszcie w Polsce spędzimy. No i tak, no my w tym roku na 2 tygodnie odstawiamy wszystkie YouTube'y, odstawiamy komputery, odklejamy się właśnie nareszcie od ekranów. No i przez 2 tygodnie chcemy spędzić te święta tak, jak powinno się te święta spędzać, czyli z rodziną. Odklejamy się od wszystkiego, co jest retro, odpadów, od monitorów, od automatów. Spędzamy czas z rodziną. I tego też życzymy Wam. Dokładnie. Choć raz w roku, te 2 tygodnie właśnie, spędźcie czas z rodziną, jeśli oczywiście macie taką możliwość. Odklejcie się od wszystkich Waszych sprzętów, dajcie sobie troszeczkę przerwy, zresetujcie głowę. A po świętach wiadomo, wracamy ze świeżą energią po resecie. No i cóż, jeszcze raz Wam życzymy zdrowych, wesołych, pogodnych świąt. No i szczęśliwego nowego roku. Pozdrawiamy Was. Na razie. Cześć. Cześć. Cześć moi drodzy. Cześć. My jesteśmy z Retrowizji. Będziemy szli przy naszej inicjatywie. Moi drodzy, jesteśmy przy Warszawskim Muzeum Komputerów i Gier. Chcielibyśmy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. W związku z tym, że jesteśmy w stanie realizować już regularnie giełdy, to właśnie dzięki Wam się to odbywa. W związku z tym bardzo Wam dziękuję. Życzę Wam tego, żeby Święty Mikołaj wiedział Was zawsze przez cały rok, bo retro się nigdy nie kończy i zawsze można je nabywać i zawsze można się nim cieszyć. Tak więc oby Was nigdy nie opuszczało. Wszystkiego dobrego z okazji świąt. Trzymajcie się, cześć. Do zobaczenia, na razie. Cześć, witajcie na kanale Retro Szpunty Fana. Z tej okazji chciałem Wam złożyć życzenia z okazji nadchodzących świąt i nowego roku. Życzę Wam dużo zdrowia, uśmiechu na twarzy, dużo prezentów pod choinkę retro i nie tylko, aby ten czas był spędzony w gronie rodzinnym. Życzę Wam tego NX Arcade z rodziną. Trzymajcie się, hej! Cześć, witam moi drodzy, z tej strony Retro Discovery się kłania. Mam nadzieję, że Mikołaj już w drodze z pełnym workiem prezentów retro. Ja jak widzicie mam z jednej strony mam choinkę, z drugiej mam komputerek retro. Życzę Wam, aby u każdego z Was pod choinką znalazł się taki prezent. Taki lub inny, ale oczywiście wszyscy wiemy o czym mowa. Życzę Wam zdrowych, pogodnych, wesołych i śnieżno-białych świąt Bożego Narodzenia, a także szczęśliwego nowego roku 2022, aby był lepszy od tego, który obecnie się kończy. Życzę Wam, abyście znaleźli jak najwięcej prezentów retro pod choinką, abyście w przyszłym roku rozwijali swoje hobby, jakim jest retro kolekcja i abyście wytrwali w swoich postanowieniach. Dziękuję. Do siego roku. Do zobaczenia. Hej! Moi drodzy, z okazji zbliżających się świąt, jak i nowego roku, chciałbym życzyć Wam to, co najważniejsze w ostatnim okresie. To znaczy dużo zdrowia,
bo gdy to jest, inne rzeczy to czysta przyjemność. Poza tym życzę Wam samych radosnych dni spędzonych z rodziną, przyjaciółmi, jak również z nami na naszych kanałach retro. Życzę Wam także wielkich, pięknych kolekcji retro w Waszych zbiorach. Dużo zabawy z grami i programami, które nadal wychodzą na nasze sprzęty. Miło jest znać Was wszystkich, czy to prywatnie, czy też wirtualnie. Dziękuję, że jesteście z nami. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia i do zobaczenia w lepszym 2022 roku. Kurba! Nie. Moi kochani, najserdeczniejsze życzenia świąteczne od Chwytaka, czyli ode mnie, dla Was, dla całej retrospołeczności. Serdecznie życzę Wam wesołych, spokojnych świąt w rodzinnym gronie, czy tam w gronie przyjaciół, to już zależy, kto tam jak spędza. No i miejcie się, kurba! I napita się gorzoły, ty! Cześć, witam Was moi kochani. Sytuacja zmusiła mnie do zejścia do podziemia. Przez to niestety nie mogę nic za bardzo nagrywać, dlatego ostatnio nic nie stawiałem. Ale na szczęście nadchodzą święta, a święta to czas nadziei. I mam nadzieję, że w końcu zacznę nagrywać nowe filmy i wstawiać je na mój kanał Lighton44. A dla Was życzenia zdrowych, spokojnych, wesołych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. Do zobaczenia, mam nadzieję wkrótce. Trzymajcie się, cześć. Witajcie moi drodzy, z tej strony Kusok z kanału My Retro Hobby. Korzystając, że jestem tutaj u Szpunty na kanale, chciałem Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne, aby Wigilia i całe te święta upłynęły Wam spokojnie i rodzinnie, abyście znaleźli odrobinę też czasu dla siebie, żeby pograć w swoje ulubione gierki, aby Wasze marzenia w przyszłości, w przyszłym roku przekuły się w rzeczywistość. I czego Wam mogę jeszcze życzyć? No oczywiście zdrowia i jeszcze chciałbym, żeby sukcesy w przyszłym roku, Wasze sukcesy, przerosły Wasze oczekiwania. Wszystkiego dobrego, mówił Kusok My Retro Hobby. Pozdrawiam Was, trzymajcie się zdrowo, do zobaczenia. Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Tomek z kanału Mania Gaming. Chciałem pozdrowić serdecznie wszystkich widzów Retro Szpunta Fan i Ciebie Dawid jak najbardziej, bo fajnie, że podsycasz cały czas ten płomień retromaniaka też w komputerach 8-16-bitowych i wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, wszystkiego najlepszego, co można uzyskać. Pozdrawiam, hej! Cześć! Z tej strony Komek z Komoda i Amiga Plus. Witam Was serdecznie na kanale Retro Szpunta Fan. Chciałbym Wam wszystkim życzyć zdrowych, wesołych i pogodnych świąt. Przede wszystkim spokojnych. Aby w te święta odpocząć od tej codziennej gonitwy. Spotkać się z rodziną, z przyjaciółmi. Wgrać w nasze ukochane retro gry. Miło spędzić czas. Odpocząć przede wszystkim. Życzę Wam również szczęśliwego nowego roku i oby ten nowy, nadchodzący, który już tuż był lepszy od tego obecnego. Tego Wam życzę z całego serca. I czegoż jeszcze? No, tego, co kochamy, tak? Czyli jak najwięcej gier na Commodore, na Amigę, na Atari, na ZX Spectrum, na Amstrada. Jak najwięcej retro gier i jak najwięcej satysfakcji z grania. Trzymajcie się, cześć! Adam, spróbujesz jeszcze raz swoją piosenkę? Dzwonię. Już nie! Jeszcze raz. Dzwoneczkami, dzwoneczkami, dzwoneczkami. I szybuję z nami, a mój zasięg nie pomału własny. Siedem reniferów, one prowadzą zawsze mój. Przyjemnie jest to gratuluj, gratuluj, gratuluj. Ważny się reniferów, one prowadzą zawsze mój. I mi przyjemnie jest to gratuluj, 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 gratuluj. Koniec na dzisiaj.
teraz wszyscy razem życzymy czego? Wesoły świąt! A teraz o, to ustaw się tak, żeby cię było widać. I teraz jeszcze raz. Czego życzymy? Wesoły świąt! Wesoły świąt! A na czym się najlepiej gra? Na starym komputerze, na konsoli. Na starym komputerze. Nie, na konsoli. Na starej konsoli czy na nowej? Na dołej konsoli. I na? Starej konsoli. Świetnie. I na starej komputerze i na nowej komputerze. Na starej komputerze i na nowej komputerze. Dobrze. Dziękujemy. A co, będziemy w telewizji? Mogę teraz sam coś spróbować? Będziemy w telewizji. A to znaczy będziemy w telewizji? Za chwilkę. Witajcie miłośnicy retro. Nadchodzą kolejne święta. Czas odkurzyć mieszkanie, a w nim stary sprzęt, nieważne jaki, ważne, żeby ładnie wyglądał i pięknie prezentował się pod choinką, świecił, błyszczał się niczym bombki na choince. Żeby pod tą choinką wam nie brakło żadnych nowych albo starych gier, żeby udało się wreszcie rozwiązać odwieczną zagadkę, co jest lepsze, Commodore czy Atari. Wesołych świąt. Trzymajcie się ciepło. Cześć, ja jestem Raven i w imieniu całej ekipy z kanału Retro Raven chciałbym życzyć wam wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia. Zdrowych, pogodnych, wesołych świąt, a także szczęśliwego nowego roku. I mam nadzieję, że w końcu w tym nowym roku będziemy mogli się wszyscy spotkać na jakichś fajnych imprezach retro. Tego wam życzę. I sobie również. Cześć. Hej. Witajcie. Jestem Kompres z kanału Retro Game Show. Dla widzów Retro Szpunty oraz pozostałych kanałów, dla moich widzów, dla naszych wspólnych przyjaciół i znajomych z różnych grup społecznościowych, życzę w nadchodzących świętach Bożego Narodzenia wszystkiego najlepszego. Dużo sukcesów zawodowych, jak i w życiu prywatnym. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i pieniędzy na gadżety związane z naszymi pasjami. Dużo wolnego czasu spędzonego z rodziną. Tego wam życzę w nadchodzącym też również nowym roku 2022. Mam nadzieję, że będzie zdecydowanie lepszy niż obecnie mijający. Na sam koniec chciałem wam powiedzieć, że Power Commodore Forever. Commodore jest najlepsza na świecie. Trzymajcie się i serdecznie wszystkich was pozdrawiam. Do zobaczenia i miłych świąt Bożego Narodzenia. Hej. Witajcie serdecznie w tym przedświątecznym okresie. Można powiedzieć, że święta to taka no już swoista tradycja wiekowa. Natomiast narodziła się też taka nowa tradycja właśnie u kolegi Szpuntefana na kanale, mianowicie świąteczne życzenia. Które składają no, ludzie, którzy prowadzą kanały, w tym przypadku o tematyce retro. Oczywiście, jak już co roku, ja również przyłączam się do tych życzeń świątecznych. Oczywiście życzę wam tego, co w zeszłym roku. Przede wszystkim zdrowia, przede wszystkim rodzinnej atmosfery, no i wymarzonych prezentów spod znaku retro. Wszystkiego dobrego, retrofan. Cześć, tu Nekroskop w związku z zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem. Chciałbym życzyć wszystkim retromaniakom przede wszystkim zdrowia,
zdrowia i zdrowia i jeszcze raz zdrowia, tak by mieli siłę grać na tych swoich wszystkich starych sprzętach i żeby sprawiało im to wielką radość. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz Nekroskop wam życzy. Cześć. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wam dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, radości, dużo prezentów, pod choinkę, żeby się fajnie bawić, żeby iść na sanki i dużo innych rzeczy, żeby się... I wszystkiego najlepszego w nowym roku. Dobrych prezentów, no. To pa pa! Pa! Życzę wam, by święta Bożego Narodzenia spędziliście w jak najszerszym gronie rodzinnym. Przyznam się szczerze, dla mnie osobiście, ale podejrzewam, że dla części również i was, jest to jeden z niewielu momentów w roku, gdy tak po prostu możemy sobie usiąść przy jednym stole w szerszym gronie rodzinnym. No i tak po prostu porozmawiać, pobyć, no i miło spędzić ze sobą czas. Ponadto życzę wam również hordy prezentów, ale nie tylko tych fizycznych, czyli takich, których jesteśmy w stanie otworzyć i wziąć do ręki, ale takich prezentów w postaci jak dobrego samopoczucia, życzliwości, uśmiechu na twarzy, prezentów w postaci dużej ilości zdrówka, no i przede wszystkim optymizmu. A z racji tego, że powolutku ten 2021 rok się kończy, będziemy za chwileczkę świętować w Sylwestra powitanie nowego, no to życzę wam oczywiście, aby ten nowy rok był zdecydowanie lepszy od tego mijającego. No i na koniec, pół żartem, pół serio, życzę wam, by w każdym pokoju udało wam się znaleźć jedną półeczkę wolną na dodatkowy nowy retrosprzęt. Tego wam oczywiście z tego serca życzę. Siemanko, z tej strony Elio, Patery Retrofan. Razem z moją rodzinką chciałem wam życzyć zdrowych i wesołych świąt. Pełnych rodzinnego ciepła, miłości, wypełnionym spokojem i odpoczynkiem. Żeby uśmiech zawsze gościł na waszych twarzach. No i dużo prezentów pod choinką. Pozdrawiamy. Wesołych świąt. W imieniu całej naszej ekipy Artura, Michała, Frabiego, oczywiście swoim, w imieniu Retrogralni, w imieniu Wrocławskiego Muzeum Gry i Komputery minionej ery chciałbym wam życzyć wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Pozdrawiam, Borg Retrogralnia. Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę wam dużo zdrowia, szczęścia, radości, żebyście spędzili je w gronie najbliższych wam osób, a pod choinkami, żeby znalazły się wasze wymarzone komputery, gry, konsole, które dostarczą wam masy rozrywki. Pozdrawiam, Bartek. Siemaneczko mordeczki. Z tej strony Konrad z kanału Konrad Acharenton oraz Autofire za pośrednictwem kanału Dawida. Jak co roku chciałem złożyć wam najlepsze życzenia na nadchodzące święta. Obyście wytrwali je w zdrowiu i trzymali się retro tak jak do tej pory. Obyśmy w tym samym gronie spotkali się również za rok. Tak więc ja bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za możliwość złożenia wam życzeń i do zobaczenia w przyszłości. Strzałeczka. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, Retro Borsuk oraz Montek życzą wam zdrowia, szczęścia, pomyślności, wszystkiego najlepszego, masę fajowych retro gier do ogrania i przede wszystkim tego, żebyście byli szczęśliwi i spełniały się wasze marzenia, a na świecie odniosły zwycięstwo dobre wartości, a zło poszło się kochać. A Szpunciorowi, żeby w końcu wygrał jakiś turniej w Sensibla. No i wszystkim wam życzę
prezentów jak najwięcej pod choinką, bo my z Mątkiem na przykład dostaliśmy już dzisiaj, zaraz sprawdzimy. Mątek, masz coś do dodania tutaj, chłopcze? Ja chciałem powiedzieć, że życzę wszystkim pieskom takiego pana, jakiego mam ja. No, dziękuję ci, kochany jesteś. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, moi mili. W tym wyjątkowym czasie nie mogło zabraknąć życzeń. Lecz zanim to uczynię, chcę podziękować inicjatorowi, który po raz kolejny zaprosił mnie do tego szczytnego pomysłu. Jest mi niezmiernie miło z tego powodu. Bardzo ci dziękuję, Szmuciorek. Dużo zdrowia dla ciebie i rodziny. Jak co roku czekamy na święta, choć w 2021 droga do nich była kręta. Może w dużym gronie świętować nie będziemy, to i tak z uśmiechem je z rodziną spędzimy. Bo to czas magiczny i wspaniały, jedyny, szczęśliwy i dobry cały. Z okazji tej dużo zdrowia i radości dla was i waszych rodzin. Spełnienia marzeń tych w życiu osobistym, jak i tych w świecie retro. A w 2022 wszelkiej pomyślności. To tyle ode mnie, moi mili. Do zobaczenia. Dzień dobry, tu Szalony Kapelusznik dla kanału Retroszpunta Fan. Moi kochani, dziś jest Wigilia, więc chciałbym wam złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, ciepłych, radosnych świąt. Oby pod choinką znalazła się cała sterta retroprezentów. No i co najważniejsze, oby was te prezenty cieszyły, tak jak powinny was cieszyć obecność waszych bliskich podczas tej Wigilii. Życzę wam jeszcze raz wszystkiego najlepszego i nie zapomnijcie kolędować. Oj, malućki, malućki, nie cam rękawiecko, hej! Witam serdecznie, drodzy widzowie, z tej strony Topper Harley z kanału Retro Nostalgie. Witam was serdecznie. Dzisiaj moc życzeń ode mnie. Zostałem zaproszony przez Szpuntę do tego, żeby złożyć wam życzenia, więc nie omieszkam tego uczynić. Życzę wam przede wszystkim primo, dużo miłości, miłości na co dzień, nie tylko od święta, bo to trzeba budować, to o to trzeba dbać, to trzeba pielęgnować, sami wiecie, macie rodziny, dzieci i tak dalej. Dzisiaj jest świąteczny czas, to jest zwieńczenie tego budowania. Mam nadzieję, że będzie pozytywnie, przyjemnie, mimo tych obowiązków, różnych problemów, no bo wiadomo, trzeba tutaj to zrobić, posprzątać, robić zakupy i tak dalej. Będziecie mieli czas na to, żeby odpocząć, spędzić razem czas przyjemnie i te święta będą dla was wyjątkowe. Sekundo, życzę wam dużo zdrowia, żebyśmy się nie dali żadnym wirusom, chorobom, niczemu złemu, tak? Dbajmy o siebie, dbajmy o swoje zdrowie, dbajmy o swoją radość, bo jednak ten taki pozytywny duch w człowieku również przekłada się na jego zdrowie fizyczne. Więc dużo zdrowia. No, a jak te dwie pierwsze rzeczy będą spełnione, to myślę, że będzie dużo radości. Mniej będziemy się przejmować problemami. To oczywiście są, z którymi trzeba walczyć, ale będziemy podchodzić do nich może bardziej bojowo, bardziej tak systematycznie i dzięki temu każdy problem można rozwiązać. Więc życzę wam dużo pozytywności takiej w sobie, takiej mocy pozytywności. Oczywiście rozwoju swoich pasji, które pomagają, hobby, które pomagają w tym, żeby radzić sobie z problemami, ze stresem, że jest coś takiego, że usiądziemy, zaczynamy coś dłubać, robić. To powoduje, że te myśli gdzieś odchodzą. Człowiek się nastraja pozytywnie do tego, żeby później radzić sobie w tak zwanych szarych dniach. Chociaż my jesteśmy kolorowi, zresztą to widać. Widać, że jesteśmy kolorowi. Jesteśmy pozytywnie nastawieni, kochamy retro i dla wszystkich retro i nie retro, wesołych świąt, dużo zdrowia, miłości. Życzył Topper Harley z kanału Retro Nostalgie. Twój wehikuł czasu lat 80. i 90. Pozdrawiam. Hej!